ile dat i liczb. My z zasady jesteśmy skromni, nie lubimy mówić o sobie, dlatego zapytaliśmy naszych partnerów, firmy członkowskie, z czym kojarzy im się Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach i czego nam życzą z okazji naszego jubileuszu. Zobaczcie, co nam powiedzieli. Jak słyszę RIG Katowice, to od razu buzia mi się uśmiecha, bo kojarzy mi się to z miejscem spotkań z moimi cudownymi biznesowymi przyjaciółmi, partnerami, przedsiębiorcami, gdzie możemy raz, że się zobaczyć, dwa, wymieniać się doświadczeniem. Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach przede wszystkim cenię za ludzi, którzy są w tej organizacji. Kapitalni, kompetentni, genialni, z którymi przysłowiowo można konie kraść. Jest to niesamowicie kompetentna izba, do której przede wszystkim warto przynależeć. RIG Katowice to marka śląska. Regionalna Izba Gospodarcza to przecież klasyczny złoty trójkąt. Współpraca, nauka, biznes, samorząd. RIG cenię przede wszystkim za otwartość, za to, że zawsze współpracuje z miastami, za to, że swoich przedsiębiorców traktuje z wielkim poszanowaniem i za to, że tyle wspólnych przedsięwzięć stworzyliśmy wspólnie i na Śląsku, i w Dąbrowie Górniczej. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach jest jednym z najważniejszych partnerów Politechniki Śląskiej. Obecność pana prezesa RIG w Radzie Uczelni potwierdza, że zarówno wykorzystywanie osiągnięć nauki w biznesie, jak i konieczność praktycznego, przedsiębiorczego spojrzenia na badania naukowe są kluczowe dla doskonałej współpracy i osiągania sukcesów. Przedsiębiorcy, przedsiębiorcy, przedsiębiorcy. RIG Katowice to miejsce, gdzie możemy spotykać przedsiębiorców, wymieniać się doświadczeniami, poglądami, a także rozwijać swój biznes. Proszę Państwa, słysząc RIG Katowice, chciałabym zacytować hasło stulecia. RIG Connecting People. Tak naprawdę organizacja, która zrzesza ludzi, pomaga ludziom, jest dla nich dużym wsparciem i przede wszystkim jest ponadczasowa. Regionalna Izba Gospodarcza to dla mnie miejsce spotkań, współpracy, budowania relacji, coś, co jest nieodzowne dla biznesu, bo właśnie w ten sposób prowadzi się interesy. Najwspanialsza organizacja w naszym regionie zrzeszająca przedsiębiorców. Przedsiębiorczość. Niezwykle ważne słowo. W połączeniu z pasją i zaangażowaniem daje efekty i przynosi sukces. Tutaj można się rozwinąć. Tutaj można poznać wielu ciekawych, wartościowych ludzi i nawiązać wiele kontaktów biznesowych. To jest świetne miejsce do robienia biznesu, do spotykania się z bardzo ciekawymi ludźmi i do wymiany niesamowitych doświadczeń właśnie w obszarze biznesowym. Jeżeli słyszę RIG, to kojarzy mi się to z solidnością, z nawiązywaniem nowych kontaktów i z pójściem z duchem czasu. To, co robią teraz, pokazuje, że patrzą szeroko na przedsiębiorców, na to, jakie są potrzeby rynku i idą z duchem czasu. Pojawiają się nowe możliwości rozwoju, nowe branże dołączają do firm, wspierają różne startupy, tworzą nowe platformy do rozwoju biznesu. RIG Katowicki kojarzy mi się z przedsiębiorcami, którzy są otwarci na współpracę i chcieliby wymieniać między sobą doświadczenia, wzajemnie się polecać i generować dodatkowy biznes. RIG Katowice to dla mnie pan Tadeusz Donocik, bo lata temu, jak ja byłam dziennikarzem w aktualnościach, Tadeusz Donocik tę izbę tworzył. Jest to dla mnie po prostu kawał dobrej historii. RIG Katowice cenię za to, że daje możliwość spotkania fajnych ludzi, nawiązania nowych relacji biznesowych, no i uczestniczenia w networkingach. Połączenia wszystkich możliwych biznesów i tych całkiem nowych, czyli startupów, i tych mocno dojrzałych. Łączenia ludzi, żeby ci bardziej dojrzeli mogli dzielić się swoimi doświadczeniami z tymi, którzy dopiero zaczynają w biznesie. Żeby organizacja i Regionalna Izba była dalej pełna nowych pomysłów, pełna otwartości, pełna uśmiechu i dobrej atmosfery, bo to przede wszystkim łączy ludzi i pozwala się rozwijać. Dalszych sukcesów. Tak samo dobrej współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Bo przecież dzięki tej współpracy my jako Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jesteśmy uznawani za jedną z najlepszych stref
ekonomicznych. Wszystkiego najlepszego. Z okazji jubileuszu życzę Izbie wielu sukcesów, siły, cierpliwości do nas, bo my nie zawsze mamy czas przychodzić, ale przede wszystkim ja chciałabym życzyć takiego rozwoju dużego, prężnego, międzynarodowego. Przede wszystkim, żeby nadal tak prężnie działała, jak działa. Życzę także, aby wspierała nadal swoich członków i zrzeszała ich coraz więcej, żeby mogli liczyć na wspólne relacje oraz na dalsze wsparcie Izby. Życzę pomyślności w realizacji misji RIG oraz wielu powodów do radości i satysfakcji. Z okazji jubileuszu życzę Izbie, żeby się tak prężnie i cudownie rozwijała jak do tej pory i żeby była nowoczesna i dla nas jak najbardziej użyteczna. Z okazji 30-lecia Izby Gospodarczej życzyłbym jej dalszego 30 lat owocnej pracy dla regionu, dla biznesu, dla przedsiębiorców. Zwyczajowo mówiąc 100 lat, tak więc 100 lat dla Regionalnej Izby Gospodarczej i wszystkich jej członków. Osiągnięcia i sukcesy Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach są wyjątkowe i mam nadzieję, że przez kolejne 30 lat będzie zdobywała kolejne szczyty. Życzę Izbie sukcesów i tworzenia takiej atmosfery w biznesie, by płynęły z niej korzyści dla nas wszystkich. Całemu zespołowi Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach życzę zdrowia, pomyślności, wszystkiego co najlepsze, ale przede wszystkim tak aktywnej jak dotychczas integracji środowiska gospodarczego w naszym regionie. Życzę Izbie z okazji jubileuszu, żeby dalej tak dynamicznie rozwijała się, pozyskiwała nowych członków i żeby była obecna na całym świecie. Wszystkiego najlepszego.